Tak jakże zapowiadał, już teraz jest razem z nami Marcin Jadota, czyli szlagierowy tuz za 2021 rok. Prezenter, szef muzyczny naszego partnera medialnego Radia Fest. Witam cię serdecznie, Marcinie. Ja też się bardzo serdecznie witam. Witam bardzo gorąco. No a tutaj oczywiście, no cóż mogę powiedzieć, drodzy Państwo, Sebastian Mierzwa, szlagierowy tuz również roku 2021. No, no widać, że tuz. Jest tuz. No, tak jak ja, wiesz, no, oboje tak mamy rzeczywiście. No i jakby na to nie patrzeć, prezenter telewizyjny, a także prezenter Radia Piekary. No, to my się trafili, a już za chwilę będziemy wspólnie klachać. Bo muzyka ma magiczną moc. Gada się ogólnie, że jak się dwie baby spotkają, to się klachają. A my dzisiaj z Marcinem się poklachamy właśnie o szlagierach. Przed chwilą, że przypomniał numer jeden poprzedniego tygodnia, czyli melodia z 8 minut w wykonaniu Oxford Duo. I teraz takie moje pytanie, Marcin, czy tak twoja właśnie doświadczenie podpowiada ci może jako szefa muzycznego, czy oni zostaną na fotelu lidera? Czy jednak Karol Haldrych, który tam czycho na tym fotel lidera, może się tam wcisnąć? To jest dobre pytanie, chociaż powiem ci tak, Sebastianie, że w naszej liście dość często się zmienia lider. Przez ostatnie kilka tygodni ta zmiana była między Justyną Adamczak, właśnie zespołem Oxford Duo, ale też jeszcze gdzieś tam do tej trójki cały czas puka Paweł Sudiuk-Steiner z piosenką Wrócisz, wrócisz. On cały czas wraca. To jest niesamowite, tak. On cały czas wraca, spada, potem znowu wraca. Pytałeś się, czy Karol Haldrych ma szansę, aby wskoczyć dzisiaj na miejsce na pierwsze? Powiem tak, na pewno ma taką szansę. Pytanie, jak zachowają się fani grupy Oxford Duo, jak zagłosują na ich piosenkę? No, a tym bardziej, że to jest takie nowe otwarcie Oxford Duo, nie? Bo zawsze duo, a jednak tam już trio występuje w tym numerze. Tak, to prawda, rzeczywiście. Nowe otwarcie i powiem szczerze, że widać jednak, że jest to całkiem inne Oxford Duo niż to, co znaliśmy sprzed, powiedzmy, jeszcze kilku lat. Także zmiana jest, no myślę, w ciekawym kierunku. Zobaczymy, jak to dalej wszystko będzie jeszcze wyglądało w przyszłości. A Państwo jak sądzą? O tym będziecie się mogli przekonać podczas Szlagier Top 10. Czy Oxford Duo na placu lidera skończy dzisiejsze notowanie? Sebastianie, w ostatnim czasie można powiedzieć, że no, ten czas taki pandemiczny spowodował, że tych propozycji, tych premier jednak jest trochę mniej niż to było wcześniej przed pandemią. Zdarzają się takie perełki, które powodują, że rzeczywiście gdzieś tam mówimy, o, fajna piosenka, fajny numer, to jest szansa, że to będzie hit, a może i nawet będzie na pierwszym miejscu listy. Natomiast gdybyśmy tak popatrzyli trochę okiem na Michalinę Starostę, to jakbyś powiedział, jaki to był dla niej rok ten 2021? No bo jednak z tego, co tam widzimy, nie do końca próżnowała i coś nowego pojawiło się z jej repertuaru. No, pojawił się szlagier, który prezenterom radiowym troszkę może sprawiać kłopotów, bo tytuł jego jest Tak na ciebie leca i zapowiadając się go do Tak na ciebie leca, Michalina Starosta, więc tutaj, no nie wiem co jej hop na to generalnie, ale patrząc i słuchając tego, to jest to nie tyle co powrót, ale trzymanie tego klimatu z początków tej drogi Michaliny Starosty na naszym śląskim rynku muzycznym. Tak jak się pojawił Carlos jako pierwszy numer, to jest w tym klimacie takim utrzymany numer. Czy to jest zapowiedź tego, co będzie dalej? Ciężko mi stwierdzić. Michalina pracuje nad płytą, z tego co wiem, siedzą tam z Jasiem w studiu i se tam grzebią i coś nagrywają, ale od nich też jest ciężko z jednej strony wyciągnąć, a z drugiej strony też ciężko sobie przewidzieć, co im tam w tej głowie się poukładał, bo słuchając pierwszej płyty Michaliny, to od takich typowych szlagierowych numerów, jest ta tematyka tak prosto, łatwo i przyjemno, po takie troszkę ambitniejsze, bluesowe też nawet grania, a to już też zaś wdzięczymy Jasiowi. Z tego co wiem, trochę mogą nad tą płytą pogrzebać Warszawa, znaczy się Śląsk w Warszawie, o tak, bo też tak. Bo Przemek Dread Pietrzak ma tam troszkę ponagrzebać w tym wszystkim. Jak będzie, nie wiem, ale trzymasz kciuki. No, bo to... Tak, trzymamy kciuki. Ja też uważam, że rzeczywiście widać taki też duży progres, jeśli chodzi o Michalinę, że jednak ona szuka cały czas tej swojej drogi, czegoś takiego dla siebie innego, ale tak jak powiedziałeś, pozostając w pewnym klimacie, nie przekraczając pewnej granicy. I to jest chyba rzeczywiście ciekawe. Wiesz co, to przede wszystkim wydaje mi się, Marcin, że to jest jeden z tych artystów, który dobrze zaczynał, czyli nie zaczynał od tego, byleby zacząć, tak, bo już musza być,
A jak prosił o pomoc, to prosi o pomoc tych, którzy na tym rynku już są, bo tam pojawiają się i teksty Grzesia Poloczka, pojawia się muzyka Mateusza Szymczyka, czyli to są ludzie, którzy na co dzień pracują nad tymi numerami, nie jest to jakieś tam dzieło przypadku. Wprawdzie pierwsza płyta miała być wydana przez Marcina Kindle, to tam nie do końca doszło do skutku, może też by była inna ta płyta. Ale z tego co wiem, to Marcin, można powiedzieć, że jest takim ojcem chrzestnym tej płyty i powiedział, że błogosławi, więc jest dobrze, nie? Jak jest pobłogosławiony, to na pewno będzie wszystko dobrze, a z drugiej strony jeszcze, tak jak powiedziałeś, między innymi też zaśpiewała razem z Grzegorzem Poloczkiem Michalina Starosta w ostatnim czasie. Także widać, że artystka naprawdę zmierza w ciekawym kierunku. Będziemy śledzić jej losy, te muzyczne, jak najbardziej. Zdecydowanie. Michalina Starosta, tak na ciebie lecę, nie? No ja też. Teraz razem zatrzymamy i cofniemy wspólnie czas, a muzyka w tamten świat przeniesie nas. Michalina Starosta, tak my sobie poklachali troszkę o niej. Omówiona. Omówiona. To teraz omówimy kogoś innego. Karol Hadrych, to tak odbicie piłeczki względem tej Michaliny. On jest dosyć długo na szlagierowym rynku, to nie jest też człowiek przypadek, bo jakby tam popatrzeć w dyskografię, można byłoby powiedzieć, że bardziej zaczynał od takich biesiadnych nawet numerów, bo każdy mi się tam udało wyszperać kiedyś w mojej dyskografii numery jego takie typowo weselne. Tak, i tak. Tam zawsze właśnie jest Karol Hadrych. Godą przecież znam chłopa, Godą rzekł z nim, a tu w moim komputerku jest. No ale nie jest mu też chyba tak dane do końca zabłysnąć i być dursi na tej szpicy. Nie uważasz, że tak jest? Tak, to prawda, rzeczywiście. No Karol, tak jak zresztą wspomniałem przed momentem, chyba tak zaczynał jak większość artystów, czyli właśnie od grania też różnego rodzaju imprez okolicznościowych, między innymi wesel. Ale widać, że po pierwsze to, co u niego jest bardzo dobre, to na pewno fajna barwa głosu. I myślę, że to szczególnie ujmuje kobiety, słuchaczki Karola. Na pewno też warto wspomnieć o duecie z Adamem Chrolą, bo też... To też często pojawiający tak, się duet. Tak, dokładnie. Więc to jest na pewno taki znak rozpoznawczy Karola. No i myślę, że ta ostatnia piosenka, która się teraz pojawiła w liście, czyli Kiedyś, to jest też taki, bym powiedział, utwór, który jednak pokazuje, że Karol też wybiera jakąś taką drogę i próbuje czegoś nowego co jakiś czas. Powiem szczerze, Kiedyś jest inną piosenką niż te poprzednie, które kiedyś tam słyszeliśmy. Kiedyś słyszeliśmy z repertuaru Karola. Powiedz mi, bo ja miał takie wrażenie i to jest taki numer, który śmiało mógłby sobie wgrać w playlistę do samochodu. Muzyka ma magiczną moc i to jest taki też numer, który nie wiem, ale ja tak czuł, że jak on leci, że to jest dobry kierunek, który powinien Karol Hadrych obrać, bo to jest zupełnie coś innego jak reszta tych zespołów, które na co dzień słuchamy, które mamy na rynku naszym szlagierowym. I było fajne gitarowe brzmienie, ciekawy jego wokal, ciekawy wokal w postaci pani, która tam mu też towarzyszyła. I jakoś to tak, brzydko mówiąc, zdechło w pewnym momencie. Tak, to prawda, rzeczywiście. No, widać, że każdy szuka tej swojej drogi gdzieś. Myślę, że Karol chyba postanowił, że po tym utworze, o którym wspominałeś, jednak ten utwór kolejny, czyli Kiedyś, już będzie brzmiał inaczej. Czyli widać, że jednak Karol tej jest drogi... Jest to poszukiwanie. Tak, jest poszukiwanie. No większość artystów tak robi, że gdzieś tam poszukuje tej swojej drogi, gdzieś próbuje nagrać, żeby te piosenki jednak się czymś różniły od tych poprzednich, żeby to nie było tak, że ktoś powie, a taka sama płyta jak ta poprzednia. Więc każdy gdzieś tam próbuje. Michalina próbowała, o której wspominaliśmy, Karol też próbuje. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja trzymam kciuki za Karola, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny głos, bardzo fajna barwa głosu, podoba się kobietom. No, to jest przystojny facet, myślę tak, że ma te atuty, które powinien mieć dobry wokalista. Ja jeszcze myślę, że troszkę też jest, bo to nie chyba jest tylko bolączka Karola, ale w większości wokalistów, że w pewnym momencie sami go dają, żeby da sąsa na tej scenie, bo jest chyba taki problem z tą drugą połówką, z tą wokalistką, mniej więcej jak z kelnerkami w gastronomii. Tak. Przychodzą i odchodzą i nie da się nic takiego trwałego, stałego zbudować. No tak, wiele przykładów na to mamy, że jednak zmieniają się te składy zespołów, prawda? I powiedzmy, wokalistki przychodzą, odchodzą, pojawiają się nowe. Mamy też kilka przykładów na to, że w tych, powiedzmy, zespołach te składy właśnie zmieniają się ze względu na to, że wokalistki odchodzą i przychodzą nowe, o czym wspominałeś. Zobaczymy, jak to będzie u Karola. No ja myślę, że Karol jest na tyle osobą znaną w tym świecie już muzycznym, że znajdzie osoby do współpracy i może coś takiego ciekawego w duecie kiedyś nagra, może nawet powstanie jakiś zespół, bo też mamy przykłady na to, że pojawiają się, spotykają się dwie osoby i nagle ta druga muzyczna
że tak powiem. Takie objawienie. Tak. Dobrze, panie Karolu, jak pan słuchał, wujek Marcin i wujek Sebastian dobrze panu życzą, więc może jakieś tam wnioski da się z tego wszystkiego wyciągnąć, o czym my tak mądrze rozprawiali przez chwilę. To, co powiedzieliśmy, to wcale nie oznacza, że coś za to chcemy, także to tak też... To... Ale numer konta podamy na końcu programu, nie? Starzy wyjadacze, ci, którzy raczkowali kiedyś, a teraz już są na rynku troszkę poobgadywani, no ale rok też mamy za nami, 2021, to jeszcze czas jest na to, żeby poszukać może tych takich perełek w tym 2021 roku. Mnie to przychodzi na myśl, i tu zresztą Jasiowi Musialikowi, producentowi, kiedyś puszczą ten numer i stwierdziliśmy, że jest coś w nim takiego. Karolina Trela i Ten Fajny Hop. Tak, tak, to prawda, rzeczywiście. No, dziewczyna, która ma, można powiedzieć, dziewczyna, kobieta, która ma bardzo, bardzo ciekawy głos, śpiewa po śląsku oczywiście. Podoba mi się tutaj takie zmiękczenie. Ja, bo to jest taki śląsko-polski, nie? Dokładnie, dokładnie. I to rzeczywiście brzmi bardzo fajnie. I myślę, że Karolina jest osobą, która ma szansę na tym śląskim rynku muzycznym zaistnieć. Zobaczymy, jakie będzie miała kolejne swoje propozycje muzyczne, bo na razie tak znamy tylko Ten Fajny Hop i na tym gdzieś tam trochę to zatrzymało się, ale jak poznamy kolejny ciekawy, myślę, materiał muzyczny, to może to się okazać, że rzeczywiście jest to jakaś taka artystka, która możemy jej powiedzieć, że była tym objawieniem roku 2021. Ja zapowiada się dobrze. Zapowiada się dobrze, tak. Ja mam też w głowie Izabelę Fojcik, Sebastianie. To już jest doświadczona. To już jest doświadczona. To jest bagaż doświadczeń. Tak, tak, tak. Ale jest to osoba, która naprawdę w ostatnim czasie postanowiła, że jednak pokaże się solo, bo znamy ją też z duetu z Piotrem Herdziną. Ja na przykład miałem okazję zobaczyć również, kiedy zaśpiewała w duecie z Henrykiem Cichem utwór Tyle Chciałem Ci Dać z Univers. Ale jakby doświadczenie Izy powoduje to, że często jest, może inaczej, często była tą drugą. Tak, to prawda. A teraz jest tą pierwszą. Tak, teraz ona jest frontmanka, jest ona sama do siebie. Powiem ci, że to doświadczenie, które ona nabyła, koncertując po całym świecie praktycznie, to słychać w tych szlagierowych numerach, tak? To słychać i to bardzo mocno słychać. To nie są szlagiery, które mogłyby się wydawać, że tak ma brzmieć szlagier, czyli musi być cyja, tambury, najlepiej, żeby to była polka, nie? Ja zawsze to tak tłumaczę, że... Bo tak jest w ogóle też myślenie i taki stereotyp jeszcze cały czas mamy o tych szlagierach, że tak to powinno brzmieć. A patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, to tak nie musi brzmieć i nie trzeba się tego wstydzić. My jeszcze chyba mamy to, że się trochę wstydzimy tych szlagierów. Tak też może być, oczywiście, masz rację, ale ja myślę, że akurat Iza pokazuje to, że nawet w tym świecie szlagierowym może ten utwór brzmieć naprawdę, ja bym powiedział, mniej szlagierowo, a już bardziej tak popowo. I takie są te dwa utwory, które poznaliśmy w roku 2021, czyli była to piosenka Mam w sobie miłość, a także Zakochana. Zakochana. No fantastyczne utwory, naprawdę. No, Izabela, można powiedzieć, zaśpiewała je naprawdę pięknie. I co już możemy zdradzić, to wiemy tylko jedno, że właśnie w tym roku, a dokładnie nawet to będzie w najbliższych dniach, pojawi się najnowszy singiel. Jestem ciekawy, co to będzie za piosenka. Na razie to jest wielka tajemnica, ale podobno za kilka dni się dowiemy i te karty zostaną odkryte od Izabeli Fojcik. Skoro gadamy o takich nowych brzmieniach w szlagierach, to też możemy wspomnieć o najnowszym numerze Magdy i numerze Liczy. Tak, Magda też, no Magda zrobiła moim zdaniem niesamowity skok, jeśli chodzi o ona cały czas szukała. Szuka. Zaczynała tak sentymentalnie, delikatnie, wręcz smucąc, troszkę nudząc, a potem zaczynało się to wszystko rozkręcać i teraz jest produkcja, która by mogła śmiało być grana w ogólnopolskich rozgłośniach radiowych. Tak, to prawda. Powiem tak, to jest taki przykład, moim zdaniem, takiej kotki trochę, jeśli chodzi o Magdę, dlatego że ona tak na początku tak nas przytulała, a teraz pokazała ten pazur, że jednak ma w sobie tą moc też raz tego głosu i że ten głos nie tylko jest sentymentalny, ale rzeczywiście on może brzmieć, tak jak powiedziałeś, tak typowo popowo. No i utwór Liczy to jest utwór, który spokojnie mógłby grać wszystkie stacje radiowe w naszym kraju. To nie jest piosenka szlagierowa, absolutnie. To jest raczej już taki typowy numer popowy. A z drugiej strony fajnie, jakby taki był szlagier. Oczywiście, że tak. Jeżeli to jest taki kierunek, no to próbujmy w tym kierunku zmierzać. Dlaczegoż by nie? Niech będzie jakiś taki rozwój tych naszych szlagierowych utworów. Tylko pytanie, czy nam się to trochę nie rozmyje. Czy to już będzie szlagier, czy to już będzie jednak taki bardziej pop?
czy pop szlagier może, no nie wiem. No, wymyślił kiedyś Stach coś takiego jak Hany z Disco i zresztą w tym roku też zaprezentował swój ostatni numer. Dobry gest. Tak, dobry gest, troszkę takiego... Ja to tak odbieram lata 90. Jacek Stachurski, który tak. Kaś tam po leku kroczył, to jest właśnie taki dobry gest w wykonaniu Stacha, nie? I on to nawet zapowiedział, że to jest taki trochę powrót do tych lat muzyki, na której on się tak naprawdę wychował, tak jak my wszyscy. Czyli tak jak wspomniałeś, muzykę lat 80., 90. Zobaczymy, może to też jest jakiś kierunek. Ja myślę, że pomysłów naszym artystom nie brakuje, oby było ich jak najwięcej w tym nowym roku, a my myślę i widzowie, i słuchacze będą zadowoleni. Zdecydowanie. Trzeba jeszcze na koniec wspomnieć chłopak, który nazywa się Peter Fechter. On cały czas krąży w tym takim niemieckim, dobrym szlagierze z takim nowoczesnym brzmieniem. To już nie jest ten Heimat znany jak Herzlein, ale zupełnie coś innego. No i jego dwie nowe propozycje, które teraz wyszły w zeszłym roku, to są takie propozycje, które cały czas są właśnie w takim tonie Piotra Fechtera utrzymane. Tak, to prawda i to są takie, bym powiedział, też typowe niemieckie już szlagiery, to jest taki typowy kierunek i to ta barwa brzmienia. Natomiast no, Piotr współpracuje z wieloma artystami w Niemczech, którym komponuje utwory i to są naprawdę postacie, bym powiedział, z tego świata szlagierowego niemieckiego, bardzo już takie znane i poważne nazwiska i to widać, w jego produkcjach, że oczywiście dla tych artystów produkuje numery, ale dla siebie też jakby już tą drogę taką nowoczesności tego nowego szlagieru znalazł i to też słychać. Dobra, to już teraz zupełnie na koniec powiedz mi, Marcin, a tak właśnie jak zaczynamy o brzmieniach gadać i to mi tak się przypomniał przecież Tim Fabian i Singing Yeah. Tak, to też był. To był jeden z takich ciekawych numerów wydany na lato, czy też w lato roku 2021. Pomijam kwestię pięknego teledysku. No, to już tam pomijamy, bo to jest inny taki teledysk, co nas nerwuje zimą po prostu. No, nie? Szczególnie teraz, masz rację. Ale ogólnie rzeczywiście myślę, że to jest też artysta, który pokazał, że jak trzeba, to można zrobić fajny numer, taki trochę w stylu Coco Jumbo, może, tak jak to się mówi, Coco Jumbo i do przodu. I do przodu, zdecydowanie. I to chyba jest taki kierunek, który powinien wytyczyć se tym, żeby nie iść tam w te balladowe takie jego śpiewanie, w takie lekkie, łatwe, przyjemne, a wręcz przeciwnie, w takie bardziej dance'owe numery. I tego się trzymajmy też, tak sądzę, także myślę, że będziemy kibicować Timowi, aby ten kierunek również obrał. Dobra, to my trzymiemy za wszystkich kciuki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaś będzie kogo obgadać. Szlagierowy wykład dobiegł końca. Wy zostawacie razem z nami, dowodźcie suba, klikocie w dzwoneczek, kciuk w górę. No a my za chwilę zaczynamy finał 700 plus 21, a ten finał poprowadza razem z Marcinem.